wystąpi regionalny zespół pieśni i tańca Koronka z Bobowej z powiatu gorlickiego. Zespół powstał tak faktycznie w 1953 roku, natomiast oczywiście miał swoje wzloty, upadki i momenty, kiedy jego działalność była zawieszona. Od 1992 roku zespół został jakby na nowo powołany do życia i działa przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Zespół prezentuje tańce i obrzędy Pogórzan Zachodni, geograficznie Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie. Jest laureatem Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Obrzędowych w Czarnym Dunajcu i Sejmiku w Bukowinie Taczańskiej oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Przedstawią za chwilę Targ na Dziewki. Takie nosi tytuł to przedstawienie. Autorem programu, scenariusza jest pan Jerzy Kurcap i Bogdan Krok. Nie znam go człowieka. Choreografii podjęła się pani Bogumiła Kowalska, natomiast napisali tutaj, że Bogdan Krok również trochę reżyserował część teatralną. O czym jest program? Jest to namawianie czeladzi. Odbywało się ono zwykle przed Nowym Rokiem. Namawianie to odbywało się najczęściej w karczmie, przy poczęstunku. Dany gospodarz lub gospodyni przypijała wódkę do czeladnika, ten chwytał za nogi, całował w ręce na znak uszanowania. Potem gospodarz wręczał zgodzonemu parobkowi lub dziewce drobną kwotę zwaną kolędą. Kwota ta nie wchodziła w roczne wynagrodzenie. Od nowego roku do Trzech Króli nowa służba nastawała, a stara odchodziła. Zapraszam, zespół regionalny Koronka z Bobowej. Piwo! Ach, witajcie. Witajcie. Piwo to... Ciopara, całą flaskę. Dzięki, Jakubie. Wy to jest targ na dziewki odprawujecie? Nie. A Kamino zaset pozby soju. To jedzą wszyscy, to włosów chyba się nie zmienią. Ale młoda baba sobie się wąsy dała. Polić Boga. Będzie ze 4 roki, jak mnie wchodzą i parobki, i dziewki. A zobna jakoś się nie odchodzi. No to na co mi baby ze były? Słowa! No, wszyscy wiedzą. Zodę z nas nie to tyle rady płacić, co wy. Jak wyjął w Ameryce, jak to wy, to też ten nasz nowy. Płacę tyle, ile trzeba za dobrą robotę. A wam parał od tego. A pan jeszcze, jakbym chciał, to bym ten cały dwór za długi kupił. Nie przygadnijcie, jak się zeźmi. Logą wyciągnąć. A bo to się strasznie boję. A jak przyjdą podatki, to gdzie pieniędzy złapujecie? Łopcie o krew, zapomniowe. Co prawda, to prawda. Jakub krewki jest i pierą. Ale jak trzeba poratować, to poratuje. No, nie za darmo. Mam tu kuchę i miękkie psenicy. A to bardzo ładnie z waszej strony, paniusiu. Ja to biorę. Ja to biorę, bo wasz chłop już na desce zapisany, jak po czwartkowym targu gorzałkę w Bobowej wypił. O mój Boże, Boże, a wiele tego długu. W sam raz na miarkę pszenicy i prawie całą kurę gospodyni. A ja chciałam kanfiny kupić, bo nie mam wiecołem przy tym koronek robić. Ja wam dam kwartę kanfiny. Jeszcze dołożę trochę kaszy, a wy mi tymi koronkami spłacicie. No jak? Godzicie się? No zgodzę się, ale jak się mi dacie napić łokowity, bo się strasznie zeźliłam. Aj, waj, daję.
lekarz. A okowitkę też dopiszemy. Dzisiaj muszę ugodać do służby trzech. Dwóch szybkich parowców, ponaty, głosiem nosu, młodach, są w pojedynkę z babą Mielczą. A dzieci, chociaż z babą co się dopić. To przeca jeszcze małe. No i starszy, co płonnie gospodarkę obejmie, ma dopiero 10 roku. No może dojdzie się bydło pan. Aj, dziewka by się jeszcze jako zdała, bo ta co woła, to se chłopa znalazła, bruśnika. I idzie na swoje. No tak. Bo ze królu przychodzi nowa służba. A na rozwój... Jeszcze na przepitkę, jaką wodę ja robię. Dzieci namierały, łąki nanosiły wodę i wyprzątły łobędzie. Dobro się wam Wojciechu udała ta stara służba. Mój parobek, co go miał ostatni rok, był byle jak. A dziewka, notawica i tyle. Czysto go docie, Janie. Było z niego kawał chłopa, jak się patrzy. Z niego był chłop, jak nieskręcone pomysło. Robić mu się nie chciało, a przecież dostał, co było ugodane. 24 papierki ze złopolędzie nie spokój. Starość tobie do hulanio, tobą głozowa stupryn wyparuje. I opłacę przody. A jak jose stąpnę, pod kółecką brząknę, na wzorskim włościeńcu, będzie ludziom zazdrość, a ja jestem na złość, na domnemu dziewczynciu zachodniego. Mnie tańcował dopiero za cyną, a już się mnie pytają, kto rob to dziewczyną. Czekaj mnie dziewce, choćby pół roku. Choćby pół roku, choćby półtora. Czekaj mnie dziewce, aż będzie zwoja. Trzy toka! Mam tu 10 jajek i chciałabym za to coś ich dzieckom kupić. Aj, waj, gospodyni, a jajki ostatnio strasznie z ceny spadły. O, spadli, nie spadli. Ja bym chciała kupić białą ważankę, bułkę, 4 śledzie i jeszcze pół funta soli, i pockę, zapołek i tytuń dla chłopa, ten prasowany do fajki. Aj, waj, gospodyni, ja wam mogę dać za to. O, ważanki, tę bułkę, nawet te śledzie. Pół funta soli dołożę, a na zapałki i tytoń dla chłopa już braknie. No ale co wy może go docie? No miesiąc temu miałam tyle samo i więcej kupiłam. A, szanowna pani, to było miesiąc temu, a miesiąc to bardzo długi czas w interesie. O, pan Bóg was kiedy pokorą, widzicie, kacapy jedne. No to ja nie będę brała tego ważanek ani tych bułek. To dejcie do tego tytuniu, bo chłop nie będzie rano z wylesiane fajki przypiką. Aj, waj, daje, daje. Po co się tak denerwować od razu? No to tyle jajek i... Potem wątany, co jeszcze taki suzowy, co nie miałam jak żyje. No niby rozbuła, co mi kozałam, ale potem to gdzieś przepodała. I to nie rozbiera. Jak przyszło do dojenia na piecu,
szukała, ale do jej szukali nie pozwolę. Bo prawdzie to jej nigdy za rękę nie ułapiłam, ale we wsi głodali ze zni to strasno latawica, strasno. A, z igły to ludzie zrobią zawdy widły, bo kto ja do plaki, to myśli, że każdy taki. Moja służąca Kaśka na ten przykład idzie do brusznika na sobie i stęży wozę. A przecie wiecie, baby, że była robotna za rano, a łot za baby nie stroniła. Przecie tego swojego nazyconego to na łobzynku bobowy poznała. No, łoby dzisiaj no przysła, ta co se ją upacyła, to będę rado. Może przyjdzie. Mam nadzieję. Ząbkowitą, co z nią kulą i do siebie ją przytulą, prawą rockie na niczymą, Niemcy do nich prawa nie mą. Prawą rockie na niczymą, Niemcy do nich prawa nie mą. Kulowego! Ej, chłop, chłop, wąsko lezą, ej, babka głód rypała, ej, chłop, chłop, nic nie wiedzą, ej, cegło babka chciała, okrągłe A mą jeszcze 3 konie, 4 krowy, 2 wieprze i chlebie, no to co w polu zrobić i zryć dać kawę. Ja się roboty nie boję. Ostatni rok kupiłem jednego gospodarza, bo może 4 morgi płaci, i gadzin robił pierony. A i do lasa trzeba pojechać nie było. Słuchaj, no Wojtek, siadaj tu na ławie, będziesz u mnie Suzu za parokna. Ja ci za Suzbę mogę dać 20 papierków i buty, a na kolędę dostaniesz 15 szóstek. Mostu ode mnie 15 szóstek i napij się mleka, bo widzę, że piesce nie wlata, idź tam do młodych. Tak się ukoczą z mościem, że cię on nigdy nie formuje, to nie ma co wypłacać. Dobrze, a ten Mosiek pieniądze ma. Ale słyszą, że oni z Mosiekiem chcą folwark w siedliskach wykupić. Bo panisko, chociaż dobry człowiek, całkiem na dziady zeseł. No, słyszałem, że on u nich siedzi w kieszeni tak głęboko, że nawet tego podgulonego łba nie widać. Jakub, co mnie wili do Mopola, to po co mu folwark? I usłyszał, że oni co miną las za długi brak. Rywka! Chodź, zastąpisz mnie w handlu, ja muszę na chwilę z panem Jakubem wyjechać. Chodź, Mosia, chodź. Wiesz, że ciepło, bo tam to jak, tak. Patrzcie, baby, wreszcie Hanusia przysła. Nic ino na tańcowanie. Patrzcie się, bo tu na gospodyni. Wiecie dobrze, że u nas połupiło 8 gondo na kamieniu. Nie można co cykać, ino mi na służbę zajść do dobrych ludzi. A co byś powiedziała na służbę u mnie? U mnie jedzeniu nie brakuje.
Ja ci za służbę mogę dać 20 pat, albo nie. 2 zagony ziemniaków i 5 szóstek i wieprzka na święta. Dlaczego nie? Ale ja to bym tak wolała pieniądze, bo na wiano muszę zbierać. Jak już tam chcesz, ja to się na to głodzę. Mostu ode mnie 5 szóstek na kolędę i od 3 króli mozu nie mogę być. Bóg wam zapłać, gospodarzu. No to napij się gorzołki. I od 3 króli pamiętaj. Chodź ze zakulonu, w lesie pod jaborem karczma murowano, jest tam karczma recka, jest ze nie tykano, jest tam karczma recka, jest ze nie tykano, Malczyka! Garło boli? Matuś dodali, że dzisiaj taki zwyczaj, że można się na służbę dają. A no własno! Ale trzeba umieć i chcieć robić, nie? A no my się roboty nie boimy. Ja na ten przykład mogę przy krowach albo świniach, bo to lubię i umie. A Kasia, to ona tak bardziej zwyczajowo do kur i kacek, a najbardziej to lubi dzieci piastować. No, Mancia, to chce kogo?
To nie wiem, to nie wiem. Ja to bym racy tak chcąc ogłosić do roboty w polu, tak motyką albo sierpem. To jo! Matuś mnie nauczyła motyką w polu wybiedzę, hej, będziecie zadowoleni. No, to się jeszcze uwidzi. To się uwidzi. A ciebie to bym może do dziecek wziął. Mam ich 12 i pora jest całkiem mały. No. To co, będzie? No, nie trzeba, chodźcie tobą kolędę wypadnie. Pochwalony Jezus Chrystus, witajcie starostowie. A niech mnie kule biją, przecież to nas jada. No, ale gipki chodzą, patrzcie, gipko mlekie, ślipia nie byle. A bo jest i na co patrzeć, cerbany na gębie zaraz włosy kuje. A uważajcie, kurwa, za to was nie ukuło, wy się 9 miesięcy potem pojechali. Twoje ręce jadą, daj ci Boże szczęście. Bóg wam zapłać. Widzę, jesteś przy łanach służy. Ale tak wyszło. No, w całej okolicy nie ma takiego, co by przy madziarski i jeździe sługiwo. Ale widzę jakieś gwiazdki na kołnierzu, tylko nie wiem, jako to siadza. To u odpowiadu gejfrajtowie w piechocie, a po nas samo kapro. A muzyka dla nasego... Wojoka, grać o ducha! Bóg mu zapłać, ale ja chale, że mam, to sądzę się zapłacę. Dostałem za 7 lat wysługę, mam za co ule. Ej, chodziłem po świecie i więciłem chłopila. Ej, dobrogo Wołecko, ej, u naszego Żyda. Mazurka! Pana Boga chwoli, przecież to nas jada. A no ja, stryku, wróciłem. No, i z ciebie chłodok. Jadli wszystko, jadli. Widzę myśl na madziarskiej stronie, łezdanie. 7 roku tempy, nie? Nie dało, ani nie wiedział, czy żyje. No chwała Bogu, żeś jest. Mosiek, orzełka nosić. Za to dobrze robią, żeby pamiętali powrót Krzysztego Monacesorskiej Ormii. Panie Jakub, jak pan każe, może zrobi. Ale ja przypominam, gorzałka nie gnije, a my mamy interes do zrobienia jutro. No, dobrze, Godoc. Ale powrót mojego jedynego prawnioka musimy uczyć należyć je, bo on pomie gospodarkę i cały interes przejmie. Najpierw to trzeba jako mamę za to posłuchać, nie? Mój krewniok z maski nie potrzebuje. Mamę se sam znajdzie. Moja w tym głowa, żeby była jego. Młodzi to się najlepiej sami znajdują. A za takiego wojaka to nawet śmieci córce i dziewczynka. Nie ma. Nie mają, to będą lyć jak pszczoły do miodu. Nawet się nie opędzicie. Dość już tego rajbaku. Gorzołkę i opłacę. A zapamiętam, kto mojej uciechy nie brak. Młodzi jak se potajcują, zróbcie im miejsce. Zagrajcie mi furtowka, niech se wezmę pan mędrzowka. Hej, zagrajcie mi furtowka, niech se wezmę pan mędrzowka. Niech se wezmę i pokulą, i go siebie poprzytulą. Niech se wezmę i pokulą, i go siebie poprzytulą.
od cenicy idą gęsi odrzytające. Myślą, że to panna, a to była kobieta. Słuchca! Miała ręce puste, jedz pierogi, jedz pierogi, będziesz miała puste nogi, jedz pierogi, jedz pierogi, będziesz miała puste nogi, polkołcza! Dobrze pan Jakub mówi, a ja jeszcze dołożę kiełbasę i koszerną pejsakówkę po flasce na cztery. Może też ma serce do interesu. A ja mój interes. A po robocie zaproszą całą gromadę do karczmy. To powitamy, jak się należy, naszego wojówka. A pod wiedzą się ciążając i kapostę podgryzając, oj, żebym takie ząbki miał, to bym kapustę podgryzał. Sztajerka! Thank you.
na nią. Dość, wystarczy. Jest jeden. Ale z takiego cielęśka. No to muzykanty, takie wściekłą bójki. Poseli Jacek na Jarmacek i kupią Szewicka. Przyszedł do domu, podniósł ogon, co miel nie cielicka. Wściekła Polka! Ja się to rzucę. Aż człowiecie! Młodziek to polityczna głowa. Nie ze gorzałbym nikt nie pogardzi. Pani do polniku więcej będzie miał. A mi się tu nie? Nie gonąłem, że raz wezmą. A nie wiecie, ile oni musieli pożyczyć dudku siedliskiemu dziedzicowi, skoro całe 20 worków drzewa się. Dużo! Was dużo, jak u tysiąc Ameryki, pierony dolarów przybył. O, jakbym ją był w Ameryce, to tyzbym się dorobił. Nie zobaczcie, ja bym się czysto te Ameryki wybrał, ale się strasznie boję tych wielkich włodów. Jak pojechać siwem, jak było na siwiela, co się ruszę do latu. Ach, Ameryka, Ameryko, mamy się na filmy, was serem takim. A tu